3, 2, 1. Pora na inspirację inspirowanki. Yy, powiem Wam tak. Film nagrywam bardzo spontanicznie. Przed momentem nagrałam film dotyczący styczniowych książek, ale słuchajcie, styczeń i zima to tak. Są takie bardzo nie moje klimaty. Ja już się po prostu nie mogę doczekać wiosny. Wiosna, która jest moją ulubioną porą roku. I film nagrywam bardzo spontanicznie, ponieważ yy, jest on całkowicie nieplanowany. A już wyjaśniam dlaczego. Yy, Wczoraj, czyli we wtorek 11 lutego, odbył się mój drugi live na grupie Dziewczyny z Kochiny. Live nazwany Inspirująca Kawka. Miałam wam na nim pokazać najnowsze naklejki. Nie pokazałam, ponieważ nie miałam ich jeszcze wydrukowanych. Okazało się o godzinie prawie drugiej w nocy, że jednak te naklejki będą, no ale to już było, wiecie, po czasie. Dlatego dzisiaj postanowiłam nakręcić film, którego totalnie nie miałam w planach. W planach miałam bowiem na dzisiaj kręcenie tego o książkach, na przyszły tydzień kręcenie, nagrywanie filmu z planowania marca. Ale, no słuchajcie, plany mają być dla nas, a nie my dla planów. I nie wiem, czy po prostu za chwileczkę y, tych planów nie zmienię, i jutro y, na kanale ukaże się właśnie to, y, co widzicie teraz przed sobą, a mianowicie moje wielkie, wielkie oczekiwanie na wiosnę. I z tego wielkiego oczekiwania na wiosnę y, wyrósł też zestaw naklejek y, wiosna. Ach, to ty. Ale o tym za chwilę, ponieważ tutaj to jest we woreczku, ja wiem, ponieważ to jest dla mojej Moniki. Ale razem z serią wiosenną trafiły do sklepu te przesłodkie pandy, ponieważ 16 marca mamy dzień pandy, pandy wielkie konkretnie, bo wiemy, że jest jeszcze panda ruda. Ale to jest dzień, to jest akurat dokładnie tej pandy, i mamy właśnie takie słodziuchne pandy w sklepie. I zwróćcie uwagę, że one też są mocno w takich wiosennych klimatach, ponieważ tu jest sporo tej takiej sympatycznej zieleni bambusowej. I to są pandy. Skoro już o zieleni mowa, to yy, mówiłam już Wam wiele razy na filmach, że od jesieni przyjęłam sobie taką koncepcję, yy, yy, jakby to nazwać, yy, no planowania w planerach po prostu, no 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 niczym innym tego nie określę. Mianowicie od jesieni postanowiłam z, m, mieścić w każdym planerze jedną porę roku. I zaczęło się to właśnie jesienią w różowym planerze od PSC. Miałam jesień, czyli trzy miesiące: wrzesień, październik i listopad. Y, teraz kończę planer granatowy, w którym mam grudzień, styczeń i luty i to był pierwszy raz, podczas którego nie zaczynałam stycznia, czyli nowego roku w nowym planerze. Bardzo dziwne uczucie, ale ciekawe. Bo najczęściej tak jest, nie? że styczeń, nowy rok, to się tak chce zaczynać od nowa, zaczyna się w nowym planerze. Ci, którzy mają planer na cały rok, to też tak robią, ale, ale to tak wcale nie musi być. Dla mnie to było nowe doświadczenie, bardzo fajne. No i yy, w związku z tym yy, wiosna też musiała być w nowym planerze. Przejrzałam sobie to, co mam od PSC. To, co kupiłam w grudniu, to, co będzie teraz, słuchajcie, żaden kolor mi do wiosny nie pasował. Dla mnie wiosna to jest właśnie to, co widzicie. No i aha, no i jeszcze, no właśnie, to jeszcze, żeby to ten kolor, ale to jeszcze musi być format. Ja po prostu muszę mieć B5. No i wyszukałam, to jest ten słynny lojszturm. Jak to się mówi? Nie wiem. Yy, yy, ma dwie wady, to znaczy ma miękką okładkę i ma tylko 120 stron, ale wykonałam z pomocą Marcina bardzo takie intensywne działania matematyczne. I jeżeli przeorganizuję troszeczkę swój system planowania na te trzy miesiące, troszeczkę ściągnę od Kasi Workshop. Już się zresztą pytałam, czy mogę się mocno zainspirować. Mogę. Jeżeli sobie inaczej zorganizuję dniówki niż do tej pory, to zmieści mi się w tym zeszycie na 120 stronach to, co mieściło mi się na 250. Będzie to mocna ekwilibrystyka, ale podejrzewam, że dam radę. No muszę dać radę, kto jak nie ja. Także słuchajcie, tutaj już mogę Wam pokazać, nie pokażę Wam dzisiaj planowania, zawsze pokazuję planowanie, ale przecież czy zawsze musi tak być? Niekoniecznie. Pokażę Wam już początek, który, który zrobiłam, gdy nie miałam jeszcze tych naklejek czyli pierwszą stronę, na której mam zawsze takie ogólne rozpisanie tego, co się będzie działo w całym roku. Tutaj będzie rok następny, czyli 21. Na początku będą miesiące, tych tabelek to są naklejki. Tych tabelek w sklepie nie ma. Marcin zrobił na moje y, specjalne życzenie pod wymiar y, tego zeszytu. Czyli tutaj będziemy mieli miesiące, tego jeszcze nie skończyłam, może zrobię dzisiaj, ale właśnie to jest ta wiosna. Miała być wiosna na okładce. I miała być wiosna w naklejkach marcowych na wiosnę, bo przecież w marcu ta wiosna nam się rozpoczyna. Yy, ja po prostu jestem. Boże, no, no, tyle razy już powtórzyłam to w tym filmie. Ja jestem fanatyczką wiosny. I, i chyba niedługo to stwierdzicie, ale tak, jestem fanatyczką wiosny. Yy, długo myślałam nad koncepcją wiosennych naklejek. Nie miałam na nie pomysłu. Nie chciałam yy, takich, wiecie, typowych, yy, yy, jakichś tam krokusów, czegoś, bo. bo nie grały mi te kolory, wiecie? Ja cały czas się chciałam skupić na tej takiej świeżej zieleni. I w końcu mama z Moniką wymyśliły, niech to będzie forsycja. Nie wyobrażacie sobie, jak ciężko zdobyć jest wektorowe grafiki forsycji? Y udało się. Y cena jednego zdjęcia y wyniosła na tyle co y miesięczny abonament y na naszym serwisie z grafikami. To wiele już mówi o dostępności forsycji. Dlatego zdjęcie zostało, jak widać tutaj, to jedno zakupione, rozparcelowane, i forsycja została użyta we wszelkich możliwych konfiguracjach. Jest to naprawdę koszmarne. Wszędzie są zdjęcia, to znaczy zdjęcia, fotografie, tak, forsycji. Nie ma nigdzie grafiki wektorowej i to jest jedyna sensowna grafika wektorowa dostępna po prostu w serwisach. Ale udało się stworzyć dzięki temu właśnie bardzo mocno wiosenny zestaw. Forsycja jest taka wdzięczna. Ona oczywiście najpierw, no nie kto ma ogródek i kto zna forsycję, to wie, pewnie jak mama będzie oglądała ten film, to oczywiście pierwsze będzie słow, słowa, jej pierwsze będą takie, że nigdy mi nie wybaczy, że y, kazałam ściąć taką ogromną forsycję, która rosła koło naszego domu i która właśnie zawsze wczesną wiosną y, robiła się po prostu taką ogromną żółtą kulą. To nic, że nie można było przejść ścieżką na drugą część ogródka, bo ona tak, tak wielką kulą była, to nic. To nic, tak. No, ale mamy tą forsycję. No i dziś pokażę Wam już nie planowanie, ale właśnie te naklejki, a tam czekają jeszcze inne rzeczy, o których jeszcze nikt nie wie, ponieważ naklejki są już w sklepie, a tego jeszcze nie ma, będzie dopiero niebawem, ale pokażę Wam na zachętę. Wszystko jest forsycjowe, wszystko jest właśnie takie świeże i wiosenne. Ja to kocham najbardziej. Mamy zatem arkusz z różnymi cytatami dotyczącymi wiosny. Aha, skoro już o arkuszach mowa, to też powiem ponieważ nie jest to planowanie tylko taka raczej polecajka tego produktu. Gdy dostajecie naklejki, to po pierwsze zwróćcie uwagę, że ten papier jest bardzo cieniutki i bardzo matowy. To jest celowe, dlatego po pierwsze, żeby nie pogrubiał mocno planera, gdy się w nim te naklejki nakleja, a po drugie po to, żeby można było po nim wygodnie pisać i żeby się po prostu pisak jakiś tam długopis czy to, cokolwiek innego nie rozmazywało. Yy, bo wiadomo, że na tych śliskich naklejkach jest z tym różnie, a najczęściej yy, po prostu się robią takie wiecie brzydkie od długopisu, gdy, gdy ręką niebacznie przetrzemy, brzydkie maziaje. Aha, i jeszcze jedno: najczęściej tak jest, że gdy przychodzi do Was arkusz, to jest jakaś naklejka odklejona. Chodzi o to, żeby sprawdzić, czy są dobrze wycięte i czy się odklejają. No to już pokazuję tak bliżej. Yy, mamy właśnie naklejki z cytatami. Od jakiegoś czasu właśnie coś takiego. No, spodobało mi się coś takiego, dlatego, dlatego, dlatego one są. Tutaj mamy po prostu samą forsycję. Tutaj mamy yy, różne inne rzeczy wiosenne. A te wszystkie rzeczy, które się znalazły na arkuszu, to są Wasze propozycje, po prostu któregoś tam dnia. Yy, yy. Chyba jeszcze w grudniu nawet. Spytałam Was na story na Instagramie, y, z czym Wam się właśnie kojarzy marzec? No i to są te wszystkie rzeczy, z czym Wam się marzec y, kojarzy. I tutaj są właśnie na tym arkuszu. Tutaj mamy tak zwaną stronę tytułową. Czyli też y, bardzo, bardzo y, marcowo. Kolory, to tak trochę ujawnię trochę szczegółów. Wszystkie kolory, które występują na tych arkuszach, to są cztery kolory. I to są kolory, które są wyciągnięte, że tak powiem, z tej grafiki. To znaczy jest żółty, są dwa odcienie zielonego, bo tutaj wbrew pozorom w tych liskach są dwa odcienie, jasny i ciemny. I jest ten leciutki brąz, który jest na gałązce. I to są cztery kolory, które tworzą yy, całą serię. No, i dodatkowo czarny, nie? Ale to, to wiadomo. Tu mamy ten kalendarz, który sobie zawsze wklejam na, na początku. Tutaj, może wyjaśnię, bo, bo chyba tego jeszcze nigdy nie mówiłam. Po co dużo malutkich nas w miesięcy? no po to, żeby sobie je wkleić y, w cztery miejsca na tym arkuszu. To znaczy, tu będą wklejone priorytety na marzec. Zadania na marzec i dwa razy marzec na tej zakładce indeksującej, która potem będzie wiecie tak zaginana, tak i będzie wystawała z zeszytu. I po to właśnie są te malutkie napisy, one są wielkością dopasowane tutaj do tych krateczek. Teraz tak, tutaj mamy arkusz. W którym mamy te rzeczy do zrobienia w przyszłym miesiącu? Tutaj mamy różne kategorie, które sobie można gdzieś tam w planerze umieścić do monitorowania mediów społecznościowych, kółeczka, a tutaj jest pusta tabelka, taka podobna jak ta z zadaniami, która za chwilę się pokaże na którymś tam arkuszu, ale ta jest na coś, co można dowolnie nazwać i wykorzystać. Ja sobie tutaj wpisuję czytane książki, tu wypisuję ich tytuły, a tutaj codziennie monitoruję ich czytanie. Ale to może być do, do, do jakiejkolwiek monitorowanej czynności, to może być, nie wiem, do sprzątania, to może być do na przykład nauki do egzaminu, to może być, nie wiem, gdy piszecie jakąś pracę magisterską i sobie, nie wiem, tutaj zaznaczycie, nie wiem, rozdziały, albo jakieś tam działy tych, tych badań swoich i też zaznaczacie w każdym dniu. Także to jest taka czysta tabelka, którą można dowolnie wykorzystać. Tu mamy osie. Miesięczne. Tu mamy dni miesiąca. To są, o, to są właśnie te cztery, te cztery kolory. Tutaj mamy dni tygodnia. Tutaj mamy osie dzienne. Tutaj mamy osie z punktorami do planowania. Tu jest. Y 5, 10 i 15 punktów. W zależności od liczby zadań, można sobie to wykorzystać. Tu są trackery poziome. Ja je wykorzystywałam zwykle do monitorowania seriali. Tutaj mamy trackery takie kwadratowe. Na górze na tej linii piszemy sobie monitorowaną czynność, a, a niżej y, zaznaczamy ją sobie po prostu. Tutaj mamy tygodniówkę. No, i dodatkowe graficzki, bo się zmieściły. Yy, tak samo tutaj jest dalsza część tygodniówki. To są właśnie te tabelka do zrobienia w tym tygodniu, czyli te zadania. Potem mamy listę do zrobienia w przyszłym tygodniu. Tutaj mamy dni tygodnia w tej formie, takiej bardziej graficznej. Tutaj mamy ikonki. Czynnościami różniastymi. Tu mamy takie flagi, małe i duże. Tutaj mamy girlandy, na przykład do zaznaczania weekendu lub jakiegoś święta. Czynności, takie najbardziej typowe, codzienne, jeśli nam nie chce się ich wpisywać. To można wkleić. I punktory takie samodzielne. To jest 4, 5 i 8 mm. I to jest. Tu może pokażę na tym największym. O, to jest wycinane tak, że to jest mniejsze niż to, co widzicie. I to kółeczko. Tu jest 10 mm. To kółeczko jest wycięte po prostu ze środka, po to, żeby w razie jakiegoś przesunięcia to kółeczko faktycznie było całe y, y, pokryte kolorem. Tak samo mamy. O tutaj. Widzicie? To się po prostu wyciąga. Dobrze, i to były naklejki. Ale słuchajcie, nie tylko naklejki. W, w przyszłym tygodniu, we wtorek y, będzie newsletter, będzie nowe hasło do worka inspiracji, w którym wiecie, że jest już ponad 20 prezentów. I trafi tam kolejny prezent, czyli również piękny, radosny, forsycjowy kalendarz na marzec. Zobaczcie, ile fajnych, nietypowych świąt mamy w marcu. Wszystkie one są zaznaczone. Y oczywiście kolory są w mocno wiosenne, y krzyże i wiatraki z moich podróży, inspirujący cytat, taki właśnie bardzo marcowy i optymistyczny. Hasło na marzec, mamy kalendarz w wersji pionowej, tu jest więcej rzeczy. Mamy kalendarz w wersji poziomej, i to będzie za tydzień, a za dwa tygodnie do sklepu trafi nowy produkt, a mianowicie do samodzielnego wydruku planery. Tu mamy planer dzienny, wszystko oczywiście w tej marcowej konwencji, z wykorzystaniem naklejek, które Y, które można właśnie zamówić jako naklejki, a można sobie zamówić to jako pliki do wydruku i drukować w dowolnej ilości. Mamy planer dzienny, czyli tutaj mamy oś y, y, godzinową, mamy miejsce na notatki, mamy miejsce na priorytety, mamy miejsce na zadania w ciągu dnia. Mamy planer tygodniowy, czyli z typową rozpiską tygodniową, z miejscem właśnie na zadania do zrobienia. W danym dniu i na priorytety tygodnia, i mamy do kompletu planer miesięczny. Złap ostrość. No, złap. O. I tak samo priorytety na dany miesiąc. Tutaj sobie wpisujemy niekoniecznie musi to być marzec, nie? Zadania na dany miesiąc. I tutaj mamy mm, Dni miesiąca i wolna krateczka do wpisania sobie odpowiedniego dnia miesiąca, bo, tak jak mówię, planar można wykorzystać w dowolnym miesiącu, niekoniecznie w marcu. No i to, słuchajcie, są chyba wszystkie nowości. Yy, film, tak jak mówiłam, jest mocno spontaniczny. Yy, pokazuje to, że nie zawsze <ścoughs> trzeba planować, yy, czasami, czasami lepsze rzeczy wychodzą z nieplanowania. Różnie to z tym bywa, ale wszystko zależy od okoliczności. O tym przede wszystkim trzeba pamiętać, że wszystko zależy od okoliczności. I prawdopodobnie wydaje mi się, że właśnie ten filmik trafi na kanał już jutro z tymi marcowymi nowościami, ponieważ się naprawdę już tej wiosny nie mogę doczekać. A książki styczniowe, który, o których mówiłam przed chwilą, trafią dopiero na kanał w przyszłym tygodniu, ale myślę, że to nic. Także polecam mocno te piękne marcowe nowości każdemu, kto tak jak ja nie może się już doczekać wiosny. Pa, pa!